Witam moi drodzy bardzo serdecznie na kanale Gotowanie z robotem kuchennym Kobo. Dzisiaj przygotujemy sobie pieczywko. Będą to proziaki, czyli danie kuchni podkarpackiej. Są to placki albo takie bułeczki wypiekane na bazie sody. Jest to świetna alternatywa dla tradycyjnego pieczywa. Przygotujecie je w około 15 minut, łącznie z pieczeniem na patelni. Dlatego są idealne, jeśli na przykład zapomnicie o pieczywie wieczorem. Bułeczki są przepyszne, można je podawać z różnymi pastami, w zasadzie z czym lubicie. W robocie kuchennym Kobo mamy dwa przepisy na proziaki. Ja wykorzystam dzisiaj przepis na bazie maślanki, dlatego zachęcam Was do obejrzenia filmu z przepisem, a nowych widzów jak zwykle zapraszam do subskrypcji mojego kanału. No i co będzie nam potrzebne do przygotowania proziaków? Ano bardzo mało. Podstawowy składnik: mąka. Tutaj mamy 400 g mąki i maślanka. Proziaki można również przygotować na przykład na kefirze. I tutaj mamy po łyżeczce sody oczyszczonej, soli i cukru. I tyle wystarczy, żeby przygotować sobie nasze pyszne bułeczki. Przepis wybrany, ciasto na proziaki. Wciskamy OK. Wszystkie składniki mamy wymienione. Składniki Wam już powiedziałam. Wciskamy dalej. I teraz do naczynia miksującego wkładamy wszystkie składniki. I to jest praktycznie cała robota, jeśli chodzi o te bułeczki. Zdejmiemy pokrywę i wsypujemy 400 g mąki. Ten 1 g nie robi różnicy. Zeruję sobie wagę i wlewamy 250 g maślanki. I teraz sypujemy po łyżeczce cukier, sól i soda oczyszczona. Pokrywę zamkniemy, nałożę sobie miarkę, wciskamy dalej i teraz przez 2 minuty robot nam będzie wyrabiał ciasto na proziaki. Start! Tak wygląda nasze ciasto, już jest wyrobione. Teraz sobie na blat podsypany mąką je przełożę. I teraz jeszcze potrzebujemy wałek i szklankę, bo będziemy sobie te bułki wykrawać. No teraz je sobie rozwałkujemy na grubość około 2 cm. Tą samą informację mamy tutaj właśnie w Kobo 7. Mamy sobie to rozwałkować, wykroić kółka i będziemy piec na suchej patelni po 4 minuty z każdej strony. To teraz już sobie wykrawamy te bułeczki. Ile wyjdzie Wam tych bułek, to zależy praktycznie od wielkości tej szklanki. Nasze bułeczki są już przygotowane, mnie wyszło 9 sztuk i teraz już będziemy je za chwilę zapiekać na suchej patelni. Także idę sobie, włączę patelnię, a one sobie tutaj chwilę odpoczną. I teraz bułeczki przekładamy sobie na suchą patelnię. Tak chwilę je podpieczemy, będziemy je przekładać tak mniej więcej co jakiś czas, żeby się nie spaliły. One się muszą w środku bardzo ładnie wypiec. Można je sobie również przykryć pokrywą. Bułeczki już nam się tam przygotowują, a ja chciałam Wam przypomnieć o moim standardowym kodzie rabatowym GOT250, dzięki któremu możecie kupić robot Kobo 7 aż 250 zł taniej. Ale uwaga, cały czas trwa promocja na stronie producenta kobo.pl i z moim kodem rabatowym GOT557 Kobo 7 kupicie aż 557 zł taniej, także jest to świetna okazja, żeby kupić ten robot w znacznie niższej cenie. Gotowe bułeczki sobie teraz odstawimy do wystudzenia
najlepiej zrobić to na takiej kratce. Tak w zasadzie, żeby były takie, żeby się dało je pokroić, a nie poparzyć. Pięknie wyrosły, mają fajną chrupiącą skórkę, także będą pyszne. Bułeczki już mamy gotowe. Ja sobie wcześniej przygotowałam masełko, takie ziołowo-czosnkowe. Także ja dzisiaj na kolację przygotuję sobie w takiej wersji, ale można z różnymi pastami, jakie lubicie w zasadzie wersje. Każda będzie pyszna. Widać, że są wypieczone w środku, mięciutkie są w środku, na zewnątrz chrupiące. Teraz jeszcze takie ciepłe sobie. O, jeszcze mi się to masło tutaj rozpuszcza, bo bułeczki są jeszcze cieplutkie, także będzie pyszna kolacja. Zachęcam Was zatem do wypróbowania przepisu na te przepyszne bułeczki ekspresowe, niecałe 15 minut i macie pyszną kolację. Zachęcam Was również do wypróbowania innych przepisów. Tutaj w Kobo 7 mamy już ponad 1400 wbudowanych przepisów. Każdy znajdzie coś dla siebie. Zachęcam również do oglądania filmów na moim kanale, gdzie prezentuję część, mały ułamek tego, co znajduje się w Kobo 7. Zapraszam Was również do subskrypcji mojego kanału, łapka w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie.